Jesteśmy tu, gdzie być powinniśmy. I zaczynamy konkurs wsadów, proszę państwa. Jeszcze tylko włączę nagrywanie. Nagrywanie, czy jest włączone? Jest, dobra. Witam YouTube. Teraz będzie nowa seria. My Career, napisałem koniec ostatnio przy ostatnim odcinku, bo jako prelud już ukończyłem. Teraz będziemy się bawić w My Park, czyli będziecie dostawać odcinki, gdzie co jakiś czas się jakieś rzeczy, jakieś eventy, jakieś takie rzeczy. A tak się składa, że dzisiaj właśnie zaczynamy od konkursu wsadów. Już zrobiłem do tego chyba dwa podejścia i za każdym razem dostawałem w łeb. Więc zobaczymy jak dzisiaj, słuchajcie. Jedziemy z tym koksem. Możecie sobie zobaczyć jak All-Star... A, no i możemy od razu All-Star Weekend sobie zagrać, czemu nie? Czemu nie? No, panie Zion. Here's one of our faves right here. Fairly pedestrian here. Let's see. Self-toss. Yeah. Self-toss. Może być, ale oni bardzo nisko tu oceniają, więc myślę, że tak 40 mu dadzą. Wiadomo, że na żywo by dostał więcej. Patrzcie, 37 mu dali za coś takiego, nie wierzę. Wade i tak by dał 9 na 10, nie? Dobra. Zobaczmy. Tam następny chyba jest Joe Morant. On może jakieś dziwne rzeczy odwalić tutaj, bo on tak ma. Też nic specjalnego. Przynajmniej tak mi się wydawało. No to spoko, nieźle. Ile mu dadzą? Też 37. Kurde, może ich porobię, zobaczymy co ten zrobi. Bo ten zawsze jakiś... Mówię, już dwa razy próbowałem to przejść i stwierdziłem, że już za trzecim razem zrobię to na odcinku, czy też na live'ie i będę... I najwyżej dostanę 0. Piernicze. Bo trudne to jest. O, panie. No i to już na przykład moim zdaniem będzie 45 minimum, przynajmniej być powinno. No to było fajne. To za dzik. 39! Ci sędziowie to są jacyś z innej planety. Dobra, co my robimy? Windmill Throws? Zróbmy 360 Throws i... Wow, to są jakieś... Nie, no aż tak hardcorem nie jestem. Ja w ogóle nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo to jest trudne naprawdę. Więc pewnie to znamie. No, wcisnąłem! No i widzicie, i to jest tak z tym, no wcisnąłem kwadrat i dostanę 0 za to. No, mówię, no trudno jest to wygrać, nie wiem, ja nie umiem tego zrobić, już trudno. Ja nie wygram, może chociaż drugi wsad mi wyjdzie. O, patrzcie co oni robią. Jakie ja mam z nimi szanse. I co, 40 dostanie? Co to było w ogóle? No, 40, tam... Przecież oni wiadomo. Ci sędziowie to... Na pewno lepsze sady robili za swojego życia. Nie, no to jak on dostanie taką samą punktację, to będzie nieuczciwe. Kurde, no ale że to nie weszło, ten mój... Patrzcie, nawet dostał więcej za coś takiego. A ten pewnie porobi. Ten coś czuje, że porobi. Kurde, szkoda, że ten pierwszy mi nie wszedł. Mógłbym to wziąć, a chyba tylko dwie rundy są. 39. Dobra, no spróbujmy jeszcze raz. To wiecie co? Może spróbujmy na przykład... A, dawaj to. No jakieś randomowe wybieram. To jest taki jeden moment w sezonie, gdzie jest coś takiego, słuchajcie. Dlatego nie ma też jak tego wyćwiczyć. No przecież wciskam! Wciskam ten kwadrat! Wcisnąłem kwadrat! Jak to jest możliwe, że ja tego nie trafiam? Wytłumaczcie mi to. No i co? Oni mają, a ja mam dalej 0. Wspaniale. Trzecia runda. Cholera jasna. Nie mam żadnych szans z nim. Nie ogarniam tego konkursu wsadów, serio. Ale już nie będę tego czwarty raz wyłączał i przechodził od nowa, nie ma szans. On robi jakieś takie leszcze, a nie wsady. A ja zrobię jakieś czarne teraz. I tak już tego nie wygram. Dawaj, spróbujemy jakieś hardkorowe odwalić.
Takie leszcze, kurde, daje i 39 punktów mu dają za to. Przekupieni sędziowie. No to było ładne. No, ładnie, ładnie. 43, okej. Okay. Dawaj, jakiś hardkorowy zrobimy. Teammate help, dawaj tu. Zobaczymy, co to będzie. Pewnie się wywalę na niego. Czekajcie. Oh my god. Ja mam to trafić? O, jeszcze był drugi! Jeszcze był drugi kwadrat, nie spodziewałem się tego. O, wydziady. Dobra, no trudno. No i Zion wygrał, no dobrze, trudno. Za trudne to jest dla mnie, żebym to zrobił. Nie wiem, nie ogarniam tego. Kiedyś to było tak, były te konkursy wsadów i zupełnie na czym innym polegały, wciskało się różne przyciski odpowiedniej kolejności. A teraz to jest tak, czy raz wchodzi, raz nie wchodzi. Nie za bardzo kumam. Jak zrobiłem ostatnio podejście takie, gdzie mi wszedł ten sad, jakiś prosty zrobiłem, taki jak Morat mniej więcej, to mi dali 26 punktów. Ja miałem takie, co? Chyba nie. Chyba po prostu nie. No, także widzicie. Następny mecz mamy All-Star Game. A. No to fajnie. No dobrze, no to idźmy sobie na Neighborhood. Zobaczmy, co tam słychać. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam, żeby pograć w Neighborhooda. Wczoraj próbowaliśmy z kumplem na trampolinach trochę poskakać. No i tak średnio. Średnio nam to wychodziło, bo trafiliśmy na jakiś spamerów za 3. Ja nie wiem, jak można iść na trampoliny po to, żeby rzucać za 3. No, jakimś frajerem trzeba być po prostu. Był gościu, który miał 98 overalla i drugi, który miał 81 i tylko trójki zrobione. No dobra. Co tu się dzieje? Trochę ludzi tu jest. A my sobie pójdźmy. Zobaczyć, czy nie mamy jakichś pieniędzy do odebrania. Ale on ma tempo. Co za dźwięk? Aha, no i daily spina sobie zrobimy zaraz. Ile ty masz? Też 84. Nieźle. Nie mam tu jakichś pieniędzy czasem do odebrania? Nie? A nie mam. No dobrze. To idziemy sobie daily spin zrobić. I pójdziemy chyba na mid-teama. Jak nikt nie będzie chciał ze mną grać, to ja nie będę się tu sam kręcił. I pogramy sobie trochę w my-teama. Tylko ten daily spin warto zrobić. No dobra. Jaka liga fan Unlimited? Banan Basket, wiesz co? Jak był Paul Pierce do wygrania, to ja go zrobiłem w 5 dni. Także nie ma co się sugerować, bo dopiero chyba od wczoraj czy od przedwczoraj mamy nowy ten. Mamy nowego zawodnika, nie? Mamy tego Jaylon Brown? Nie, Patrick Ewing, przepraszam. No to ja tam zagrałem jeden mecz na razie, który wygrałem, więc ja teraz od nowa lecę, nie? Nie grałem jakiś czas. No, kupiłem sobie wczoraj Yao Minga, żeby go przetestować, ale niestety no nie mam takich zawodników jak Stockton, który jest wścieknięty w tej grze. Musiałbym sobie teraz skład podrasować znowu na nowo, ale to zaraz to zrobimy. Zaraz to zrobimy. No dobra, jak ktoś będzie chętny na MyParka, to proszę się zgłaszać, a póki co w takim razie ja lecę na MyTeam Unlimited. You serious?